Właśnie wracaliśmy z Shibuya Sasaką, kiedy zobaczyliśmy właśnie scenę, gdzie jest dość sporo samochodów przeciwpożarowych. Były nawet prawdopodobnie gdzieś wokół ten pożar, dlatego też jest dość sporo samochodów. Zobaczymy, czy udało się przejść w stronę. O, teraz Askami te chodzi Gasegoya Sagani. Widać strasznie dużo dymu z drugiej strony ulicy. Sagoi, nie? Motoru できるかな? 無理無理。ズバチュウジャーしました。あ、こっちにチャンスがある。こっちに渡ると思う。あ、行こう。Let's go。行きましょう、それ。よし。プチェム。あ、すごく、すごい。スパルト。大丈夫じゃない。プチェム、それのプチェム。W Japonii bardzo szybko reagują, jeżeli chodzi na ogień, bo wszystkie domy są zrobione z drewna, więc bardzo łatwo złapać większy pożar tutaj w Japonii. Dlatego też strażacy są na okrągło przygotowani na jakiekolwiek problemy w Japonii. I teraz podczas sezonu oczywiście letniego bardzo łatwo jest o pożar. Jak mówiłem, większość domów jest zrobionych z drewna i łatwo się spalić, więc chyba dochodzimy do miejsca, gdzie się dom zapalił. Stare instalacje, stare domy, troszeczkę nieuwagi i od razu łatwo o problem. Więc tutaj wszyscy się zbierają przy tym punkcie. Dom się pali. Mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał z powodu tego ognia. Ale jak widzicie, dużo piany, dość dużo strażaków i sporo ludzi wokół. Jest, unosi się bardzo zapach spalenizny wokół. Ale ruszamy dalej, aby nie przeszkadzać ludziom w pracy. Więc pierwszy raz widzę tak naprawdę w Japonii pożar domu, szczególnie tutaj w Tokio. Ale niestety takie rzeczy się zdarzają w różnych miejscach i trzeba być bardzo uważnym. Tak jak mówiłem, większość domów tutaj w Japonii jest starych i te instalacje często zawodzą. Czy to mogło być na, powiedzmy, nie, nadużywanie klimatyzacji, czy po prostu zabawa z ogniem. Oczywiście jest sezon fajerwerków teraz w Japonii, więc ludzie czasem kupują fajerwerki, czy mamy w domu i czy one zapłonęły, czy po prostu dziecko się zaczęło bawić ogniem, no i się właśnie pojawił problem, gdzie taki ogień właśnie powstał i z tego względu też zapłonął. Drogę pójdziemy w tą stronę. A skakać to Toniko. Więc przejdziemy wokół od tyłu tego domu, który się zajął ogniem. Zobaczymy, czy z tyłu widać, ale nie. Ogień się dalej tkli i widać w górze dym nad tym nowym budynkiem. I z tej strony też stoją samochody. I najprawdopodobniej ewakuowali większość dzielnicy, w której się właśnie dzieje ten ogień. Z prostego powodu, że ten ogień się może przenieść na inne domy. Tak jak mówiłem, dom przy domu stoi w Japonii, dlatego też jest bardzo łatwo o rozprzestrzenienie się takiego ognia. Dym się dalej unosi z tego domu, więc nie byli w stanie jeszcze zakończyć działania. I cała droga jest zamknięta, to jest kry. Więc policjanci, moi drogi, patrzcie do ognia. O, kuwaj. Wiecie, ile się unosi dymu? Krasny. Aska kajimae ni mita kotaru? Konnatsukaku de mita kotaru. Więc Aska pierwszy raz widzi taki ogień w przyszłości. Ja zrobię zdjęcie ze zbliżeniem teraz. Strasznie dużo dymu. Ne. Kowai desho? Nanka. Dośte sona kaji natta to omoimasu ka? Nanka taiyō no hikari ga 畳とかで鏡に当たって燃えたりとかはたまにある。ああ、そっか。え、アスカ powiedziała teraz, że czasem światło przechodzi słoneczne przez
okna, odbija się od lustra i uderzy na przykład w połogę tatami. Tatami jest zrobione ze słomy, więc się może bardzo łatwo zająć. Hanabi? Taka sojukana? Albo... Kara liori shitete. Liori shiteru koto wasurete. Hiu tsukepana si ni shichatta. A, soka, sore mo aru shi ne. Więc w Japonii też czasem się zdarza tak, że ludzie zaczynają gotować. I oczywiście jest weekend, niedziela. Napili się za dużo alkoholu, jest gorąco, zasnęli, zapomnieli o tym, że gotowali i nagle dom się zajął. Więc takie przypadki też się zdarzają, więc mamy trzy w sumie rzeczy, trzy powody, dla których ten ogień mógł się właśnie pojawić w tym domu. A kocieńko? Więc ja w tej dzielnicy obok tego domu, gdzie właśnie zajął się ogniem, mieszkałem niecałe 5 minut od tego domu. Kiedyś w tej dzielnicy, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Japonii. Więc jestem sam w szoku, że ta dzielnica, w której mieszkałem, stała się potencjalnym zagrożeniem do mieszkania do sporej liczby osób. Ale nic. Tak to w życiu bywa. Tokio jest dużym miastem, więc zawsze się pojawiają jakieś nowe problemy. I teraz mam nadzieję, że ten kawałek tego filmu, gdzie mogliście zobaczyć Japonię podczas prawdziwego problemu i widzieliście teraz, jak reagują na pożary w Japonii, czyli bardzo poważnie biorą tą sprawę. Od razu przyjeżdża naprawdę duża liczba samochodów przeciwpożarowych i walczą z ogniem. I teraz, jeżeli macie jakieś pytania oraz komentarzach, zawsze zostawcie dla mnie na YouTubie. I jeżeli możecie, to udostępniajcie mój filmik, niech się mój kanał dalej rozrasta. I do zobaczenia podczas kolejnego vlogu po Tokio. Cześć!